Szukam sobie podwyższenia o wysokości około 10 do 20 cm. Staję przed nim na szerokości godę, stopy równolegle, nogę, na którą będę chciał pracować, ustawiam mniej więcej na środku tego podwyższenia. I teraz pilnuję, żeby obie moje kończyny dolne były w linii biodra. Mogę sobie dostosować odległość, ponieważ po zejściu będę chciał utrzymywać kąt około 90 stopni w przedniej i około 90 stopni w tylnej nodze. Pilnuję, żeby mój ciężar był osadzony mniej więcej na śródstopiu przedniej nogi. Czuję dość mocno pracę okolic mięśnia czworobowego przedniej nogi. Jeśli chodzi o ustawienie tylne, czyli moje tylne stopy, postaram się to pokazać za chwilę z innego kąta, ale pięta jest skierowana pionowo do sufitu i dbam o to, żeby palce stopy miały kontakt z podłogą. Rzepka kolana, która jest z tyłu, jest blisko podłogi. I tak jak wspominałem, po zejściu 90 stopni około w przednim kolanie, około 90 stopni w tylnym kolanie, to są kąty, z których operujemy. Pochylenie tułowia delikatnie, 5-10 stopni do przodu, głowa prosto, brzuch jest lekko napięty, tak żeby stabilizował całą pozycję. Biorę wdech, z wydechem rozpieram mięśnie brzucha na zewnątrz, czyli uaktywniam tak zwaną tłocznię brzuszną. I teraz po zejściu zwracamy uwagę na tylną nogę, na jej piętę. Staram się, aby moje tylne kolano zeszło troszeczkę poniżej linii podwyższenia.